Ze znakomitej strony pokazują się w swoim debiutanckim sezonie trzecioligowi siatkarze SKS Tęczyk-Krosno-Odrzańskie. Po fazie zasadniczej, w której zajęli drugie miejsce, rozegrali półfinałowy dwumecz w fazie play-off. Ich rywalem w tym dwumeczu był trzeci zespół po rundzie zasadniczej UKS 13 Zielona Góra. Żeby pozostać w grze o awans do drugiej ligi, potrzebowali zwycięstwa nad zespołem z Zielonej Góry. Krośnieńscy siatkarze udowodnili swój ogromny potencjał i wygrali z zielonogórskim rywalem dwukrotnie. Najpierw na wyjeździe 3-0, teraz u siebie 3-1. Myślę, że pierwsze spotkanie tak naprawdę zadecydowało o tym, jak ten dwumecz się ułożył. Na tamto spotkanie wyszliśmy bardzo zmotywowani, przycisnęliśmy Zieloną Górę, wygraliśmy 3-0. Cały tydzień rozmawialiśmy o tym, że to jeszcze nie jest koniec, musimy jeszcze tutaj udowodnić swoją wyższość. Oczywiście 3 sety wygrane, ale jeden przegrany. Tak wyglądała gra w Krośnie-Odrzańskim. Pierwszy set pod nasze dyktando, drugi taki widać było, że jesteśmy mocno zestresowani. Chyba ciężar też nas trochę przytłoczył, bo my jesteśmy nową drużyną, więc nie mamy takich meczów za dużo za sobą. Ale udało się, także jestem bardzo szczęśliwy, bo Zielona Góra myślę, że jeszcze 2 tygodnie temu mogła być brana bardziej chyba jako faworyt niż my. W drugim półfinale mierzyły się pierwszy i czwarty zespół po fazie zasadniczej. KS Atak Gorzów Wielkopolski i UKS Żak Krzeszyce. Dość niespodziewanie to ci drudzy okazali się lepsi w dwumeczu. Będziemy grać za 2 tygodnie z Żakiem Krzeszyce w finale o pierwsze miejsce Lubuskiej Ligi. Tak się ułożyło, że Żak z 4. miejsca wygrał swój dwumecz, także finałowy mecz będzie w Krośnie-Odrzańskim, także bardzo serdecznie zapraszam. Sobota 25 marca. Warto już dziś zapisać sobie ten termin w kalendarzu. Właśnie wtedy w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie-Odrzańskim odbędzie się mecz finałowy trzeciej Ligi Mężczyzn, a tak naprawdę 2 mecze, bo o godzinie 15 mecz o 3. miejsce KS Atak Gorzów Wielkopolski z UKS 13 Zielona Góra. Natomiast finał pomiędzy SKS-em Tęczą Krosno-Odrzańskie a UKS-em Żakiem Krzeszyce rozpocznie się o godzinie 18. Powtarzamy, sobota 25 marca. Zapraszamy do wspólnego dopingu.